Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Timberborn, druga seria. Tym razem zagramy sobie żelaznozębnymi. Pierwotnie planowałem w dzisiejszym odcinku zrobić odcinek z Riftbreakera, ale powiem wam szczerze, że nie chce mi się grać w tę grę. Jednak nie jest to do końca mój klimat. Za dużo szczelania, za mało budowania na mój gust. Obiektywnie rzecz biorąc, to jest bardzo dobra gra, nie? To nie jest tak, że narzekam, że mi się nie podoba, tylko po prostu to nie jest mój typ, nie? Tak na tej samej zasadzie nie gram w Diablo na przykład, bo tam w ogóle nie ma budowania, nie? Także jeśli byłoby większy aspekt, bardziej rozbudowany i większy nacisk by był na budowanie, to by mnie to na pewno bardziej bawiło i by mi się chciało siedzieć. A obiecałem wam szybką serię z Timberborna, z frakcji żelaznozębnych, więc spróbujmy. Zastanawiałem się nad którym trybie moglibyśmy pograć, żeby było to nadal interesujące. I mamy kilka bardzo fajnych map, które tutaj są dostępne do wyboru, które zdążyłem sobie troszkę przećwiczyć. Meandry to jest taka kręta rzeka. Lakes jest to bardzo duża, fajna mapa, gdzie się tworzą jeziora. Diorama to jest bardzo fajna mapa, bo jest maleńka, jest maciubka absolutnie. I bardzo szybko okazuje się, że jest strasznie ciasno na tej mapie i jest bardzo mało zasobów. W tym sensie, że nie ma za bardzo miejsca, żeby zgromadzić większe ilości wody na czas suszy, czy na przykład wyprodukować dostatecznie dużo żywności, czy na czas produkować drewno, nie? Szukam tutaj jednej konkretnej mapy, chyba Mountain Range to była to, co mnie najbardziej by interesowało. I żeby było ciekawiej, pograjmy sobie na trudnym poziomie. Trudny poziom różni się tym, że jest mniej zasobów, susze są dłuższe, a z czasem się robią bardzo długie. To jest bardzo ciekawe i częściej występują. Nazwiemy sobie tą wyspę, jakby to nazwać... To były szczyty górskie, tak? To nazwijmy sobie to trudne szczyty górskie, żeby było łatwo odróżnić. I zaraz zobaczymy. Dobra, trudne szczyty górskie. Pauza jest włączona, bo od razu pauzujemy. Mapa jest bardzo fajna, jest bardzo ciekawa. Trochę już nią wcześniej sobie grałem. Na tej mapie widać jest bardzo sucho. Mamy tylko jedno źródło tutaj z góry, które sobie cieknie tędy i od razu wpada tutaj. I tak jak miałem okazję wcześniej sobie pograć na tej mapie, to zauważyłem kilka fajnych myków, które możemy wykorzystać na naszą korzyść. Wystarczyło na przykład, by zbudować tutaj tamę i wtedy będziemy mogli zalać cały ten obszar dotąd, właściwie dotąd nawet. I będziemy mieli tutaj taki długi korytarz zielonego terenu. Tak samo tutaj na przykład mamy wyschnięte źródło, które już nie puszcza wody. I zobaczcie, że ono jest stosunkowo wysoko, więc z czasem można by na przykład tutaj zrobić przejście, taki rodzaj akweduktu, który zasilałby to też wodą i byśmy mieli drugą rzekę. Tak samo tu jest taki kanion, który można zamurować z tej strony i napełnić wodą. Także możliwości mamy bardzo dużo. Problem w tym, że gramy na wysokim poziomie trudności, więc spodziewajmy się hardkoru. Na szczęście zobaczcie, że tutaj na samym początku jest o tyle łatwo, że mamy w tym miejscu bardzo mało bloków, które musimy zbudować, żeby stworzyć tutaj tamę. Tak, żebyśmy sobie tutaj to jakoś tak zgrabnie chcieli podłączyć. Zastanawiam się, jak to rozwiązać. Ja lubię sobie otoczyć budynek ratusza w ten sposób ścieżką. I tutaj dookoła ratusza wtedy stawiamy sobie inkubatory, tak, ponieważ szablozębni, te bobry, mają troszkę inną technologię. One nie rozmnażają się w domach, tylko rozmnażają się w inkubatorach. Oni to nazywają wylęgarnią. I jak nie mamy tej wylęgarni dostatecznie dużo, to wtedy nie rodzi się dostatecznie dużo bobrów i no, będzie ich liczebność spadać. Też mają dużą zaletę taką, że baraki ich mają wejście na dole, więc nie trzeba im robić schodów. Wadą żelaznozębnych jest to, że nie mają wiatraków, nie znają się na wiatrakach, zamiast tego mają silniki parowe chyba, które się zasila drewnem i to dosyć dużo tego drewna, bo 24 kłody na dobę na jeden silnik. Jeden silnik wytwarza tylko 200 koni mechanicznych, także trzeba mieć naprawdę sporą połać lasu, żeby tych silników mieć powiedzmy, nie wiem, 8, 10, żeby zasilić całą maszynerię w naszym biznesie. Poza tym wszystkie technologie pozostałe wyglądają tak samo z tą jedną różnicą, że nie mają technologii ULA, więc nie ma możliwości produkować dużych ilości jedzenia na małym obszarze. Trzeba niestety się z tym bardzo liczyć. Dobra, naszym priorytetem, na tym poziomie trudności szczególnie jest to ważne, jest wstawienie tak szybko jak to jest możliwe
sobie źródła wody. Ok. I wiecie co, właśnie sobie uświadomiłem, że ja nie grałem wcześniej na tej mapie na trudnym poziomie, na wysokim poziomie trudności. I się zastanawiam, czy dam sobie radę. Zobaczymy. Jak nie, to najwyżej zrobimy sobie drugi pierwszy odcinek, w ramach którego będziemy na błędach nauczonych tym odcinkiem rozgryzać wszystko. Dobra, tutaj musimy zbudować możliwie szybko tamę, więc zrobimy to w ten sposób, że tutaj sobie wstawię dwa pola dla budowniczych i zacznijmy od tego, żeby tu wygryzły ścieżkę, żeby dało się łatwo przejść. Dobra, i potem im dopiero pozwolę wycinać pozostałe drzewa. Te tutaj możemy już od razu zaznaczyć. I to zaznaczę ich tak dużo, jak się tylko da, żeby już mogły pracować. Robicie tutaj coś? Tak robicie, dobra. Przydzielimy od razu dwóch tutaj do tego. Potem będę musiał ich odkręcić, bo będą potrzebni do innych zadań. Dobra. Właściwie to na razie będziemy grać na powolnym tempie czasu, żebym mógł w spokoju tutaj wszystko porobić. Dobra. Grałem już wcześniej na tej mapie, ale na normalnym poziomie trudności, też żelaznozębnymi. Więc było troszkę łatwiej. I mam już pewną praktykę, ale nie grałem wcześniej na wysokim. Boję się, że tutaj, bo ten wysoki jest naprawdę trudny. Zwłaszcza na samym początku. Jest bardzo łatwo o błąd. Ale w tej grze to nawet na niskim, na normalnym poziomie trudności jest łatwo o błąd. Dobra, tutaj zbudowali to już, dobrze. Dlaczego nie ma nikomu, nie ma komu wody pobierać? Aha, bo jest zajęty, dobra. I w takim razie teraz wstawmy sobie tutaj tamę. Ja bym chciał tą tamę wstawić, może tutaj nie będzie, ok. I czy mamy jakiegoś budowlańca? Tak, mamy, dobra. Tutaj malutkie dwa bobrzątka sobie chodzą. Wiek 3 dni, bardzo fajnie. Dobra. W takim przypadku chyba już możemy przeciągnąć ścieżkę do końca. Widzę, że tutaj jest drzewo, które jeszcze nie urosło, także zróbmy to w ten sposób. I mogę zaznaczyć teraz pozostałe drzewa. A nie, już zrobiłem to wcześniej, dobra. Okej. Następny super ważny element to jest wstawić sobie rolnika i dać mu wysoki priorytet, żeby zaczął hodować marchewki tak wcześnie, jak to jest tylko możliwe. Potem z czasem chcę wykosić wszystkie te borówki, zostawić ich tylko trochę na potrzeby rozmnażania naszej kolonii, ponieważ inkubatory, czy też wylęgarnie, potrzebują wody i jagód do działania. Także to już niech sobie pracuje i na razie będziemy inwestować tylko w marchewki. I teraz tak, plan jest taki, że nie będziemy niczego budować tutaj przy samej krawędzi. W zasadzie to powinienem już teraz postawić tutaj ścieżkę, żeby powstrzymać dalszy rozwój tych borówek tutaj. Tutaj raczej nic nie będzie rosło, więc nie ma problemu. Chodzi o to, że zobaczcie, że tu bardzo mało wody się może zgromadzić i żeby mieć tej wody jak najwięcej na czas suszy, to plan jest taki, żeby poszerzyć cały ten tutaj zbiornik, wstawić tutaj tamę. I to będziemy musieli otoczyć dookoła groblami, żeby tutaj dookoła podnieść nawet o dwa bloki do góry to koryto, żeby zebrać tu jak najwięcej wody, żebyśmy na czas suszy mieli czym poić nasze gryzonie. O, tak, bo musiałem sobie przypomnieć, jak klasyfikujemy bobry. Dobra, tu już jest 18. Martwi mnie, że mamy bardzo mało bobrów. I kolejną rzeczą, którą pilnie potrzebujemy, żeby zbudowały, to są te inkubatory, wylęgarnie. Dobra, już mamy tutaj potrzebnych tych, także dwóch boberów niech już zasiewa. I teraz musicie pilnie zabrać się za rozbudowę tego. Ile mamy drewna? Tylko 3 kłody. Aż kurczę, niedobrze. Nie wiem, czy zdążymy. Zapauzuję tutaj te dwa... punkty drwali i wstawimy sobie dwa nowe tutaj, żeby już pozostałe te bobry pracowały i dajmy im największy priorytet. O, dobra, coś się obijają nam te boberki niestety. Aha, bo to ma też wysoki priorytet, to dajmy to na średni. I wtedy może to szybciej zbudują.
Dobra, teraz już lecą z budową. Chodzi o to, żeby te bezrobotne się wzięły za ścinanie drewna, nie? Dobra. Okej, tutaj już widzę, że obsiewają, bardzo fajnie. Jest pewna szansa, nieduża, ale może się uda w ten sposób, żeby ta marchewka dojrzała przed nadchodzącą suszą. Teraz suszę spodziewam się koło 8 dnia. Tutaj dużo częściej też susze są. Na pewnym etapie już praktycznie przez cały czas jest susza. Więcej suszy jest niż dobrej pogody, niestety. Także gromadzenie dużych ilości wody będzie super ważne. I to bardziej by nam zależało nawet na gromadzeniu tej wody w beczkach, wiecie, w tych beczkach, niż w zbiornikach wodnych. Ponieważ w zbiornikach wodnych woda szybko paruje. I przy dłuższej suszy, kilkudniowej, 20-30-dniowej, może się zdarzyć sytuacja, że nam koryto samo z siebie wyschnie, zanim zdąży ukończyć tą suszę. Więc bardziej nam by pasowało zrobić takie małe, pojedyncze bajorka z wodą. Nie? W sensie, ja to zazwyczaj robię w ten sposób, że stawiam 4 groble, o, w ten sposób. I biorę ten wylewacz, wstawiam go tutaj, żeby on tutaj sobie rozlewał tą wodę. Oczywiście ja mówię o groblach, nie tamach, nie? Nie mam grobli odblokowanej, więc postawiłem tamę. I wtedy ten cały obszar jest nawodniony, nawet jeśli koryto rzeki wyschnie. A jeśli będziemy mieli dużo beczek, tych zbiorników na wodę, no to wtedy one automatycznie będą też nam przechowywały dużo wody. Dobra, mamy boberki moje. Mamy 2,5 dnia. Nuki, proszę zejść z klawiatury. Nie utrudniaj mi dzisiaj pracy. Dobra, przydzielmy w takim razie rolników do pomocy. W sumie rolnicy i tak siedzą i nic nie robią. Przez jeszcze kilka dni mogą tak mieć. Tak, no, nuki na pauzie, na spacji się położyła. Okej, to możemy odblokować teraz. Bo widzę, że tu już kilka drzewek dojrzało. Kurczę, mamy 2 dni, mamy niezły wyścig z czasem. Jeśli nie zdążymy tego zbudować, to będzie kłopot. Tu mamy 1, 2, 3, 4, razy 2 to jest 8, czyli stąd jeszcze 12 drzew musimy wyciągnąć. Dobra, co próbuję coś, jakieś skróty klawiszowe na klawiaturze wciskać, to Nuki się wkurza i sięga po mnie łapą, tak jakbym, wiecie, jej przeszkadzał. A to ona mnie przeszkadza, ale ja wiem, o co będzie chodzi, ona jest głodna. I chciałaby, żebym coś dał jej jeść, a ona się tak obżera strasznie ostatnio. Okej, udało się. Dobra, teraz możemy się skupić na tym, żeby tutaj wstawili te rzeczy oraz te rzeczy, tak? Pilnie. Ten tutaj od borówek nic nie robi, więc niech się weźmie do pomocy z innymi zadaniami. I musimy wstawić pilnie magazyn. Dobra. Plan jest taki, że żeby tutaj bardziej kompaktowo było, to planuję z czasem postawić tutaj sobie kolejny domek farmerów, ale żeby to móc uruchomić, to będziemy potrzebowali naukowca, który nam dokona wynalazku w formie schodów. Także póki co musi to tak być, jak jest. To samo zrobię z tym budynkiem później. Okej, coś im się pić chce. Co to, wody nie macie? Już myślałem, że tutaj może umarł ze starości. Dobra, rano się napiją. Będzie jakoś łatwiej. Postaram się zrobić jak najmniej cięć w tym pierwszym odcinku, szczególnie żebyście mieli jak najlepszy pogląd, jaką mam technikę przechodzenia tej gry. Póki co w tej grze jest strasznie mało kontentu. Fajnie by było, wiem, że są mody do tej gry, fajnie by było, gdyby autorzy uruchomili oficjalny workshop ze Steama, żeby można było sobie, o, to dobra, tutaj już widzę, że działa, żeby można było sobie wygodniej te mody ściągać i uruchamiać, bo póki co to wygląda dosyć słabo. Ale i tak nie jest źle, bo gra jest na Unrealu, czy na Unity, już nie pamiętam. W każdym razie w tego typu silnikach to wiecie, to nie jest trudne, żeby mody uruchomić. Dobra, tutaj sobie to otoczymy i zrobimy sobie jeszcze więcej beczek dookoła. Dopóki nie dojrzeją marchewki, to nie będę jeszcze uruchamiać tego. Patrzcie, już zbudowali ten drugi od razu. Dobra, tu już widzę, że naukowiec pracuje. Aha, to jest zatrzymane. No genialnie, zapomniałem po prostu o tym. Musimy stąd zabrać jednego, żeby zaczął znowu dokonywać zbiorów owoców i musimy odwołać dwóch drwali.
żeby uruchomić z powrotem gospodarstwo, żeby się wzięli za zbiory, bo widzę, że już pierwsze marchewki się pojawiają. Dobra, bardzo fajnie. To wszystko? A, już wiem, bo to... Dobra, okej, okay, już jest więcej. Dobra. Jest szansa, że uda nam się przetrwać. Widzicie, już mamy suszę, będzie trwała 4 dni. Mamy niedużo wody, bo niedużo, ale powinno na jakiś czas starczyć. Bardziej mnie martwi, co będzie w trzeciej, czwartej suszy, bo to jest taki najbardziej krytyczny moment rozwoju naszej kolonii. Dobra, tutaj ktoś jest? Jest. Mam nadzieję, że mi wystarczy drewna. Będziemy pilnie potrzebowali... Czekajcie, to muszę zatrzymać. To też zatrzymamy. Coś źle kliknąłem. Dobra. I przestawimy sobie drwali tutaj trochę bliżej tego miejsca. A w miejscu, gdzie drwale stoją obecnie, postawimy sobie tartak. Nie wiem, w jakiej formie ten tartak wstawić. Może tu, czy może tutaj? Może tutaj będzie lepiej. Bo będziemy potrzebować tartaku, żeby chatę leśnika wstawić. I chata leśnika jest super pilna, żeby zalesić jak najwięcej tego obszaru tutaj. A? Dobra, na razie puścimy krzywo ścieżkę, żeby było cokolwiek. I gdzieś tutaj, w tą stronę, i kolejnych drwali puścimy sobie jednego tak. Tutaj dwóch. I może w ten sposób jakoś uda się sytuację uratować. Tu nie ma już nic, tu jest pusto. Tu jest 13 jeszcze wód. Niech je opróżnią. Niech je wypróżnią. Ale mi się dowcip udał. Dobra. Okej, kasujemy. Tutaj widzę, że nasze chłopki roztropki ostro pracują. Dobra, jagody mamy nieduży zapas, bo nieduży, ale jest. Marchewki są, wody ociupinkę jest. Jak wygląda poziom wody tutaj? Trudno to jest ocenić, ale można zrobić taki glitch z kamerą i wtedy widać, że tej wody jest 1/3 wysokości bloku. To nie jest dużo, ale powinno nam wystarczyć jeszcze przez 2 dni bez najmniejszego problemu. Dobra, mamy tutaj już to pracujące. Dobrze, zobaczmy, co tu się dzieje. Zablokuję w takim razie to. Zablokujemy to. Nuki właśnie patrzy w ekran i próbuje łapać kursor myszy. Dobra. Tutaj oni pracują, nie mogę ich odwołać na razie. Odwołujmy w takim razie może tego cwaniaka. Niech skończy te pozostałe borówki, bo potrzebujemy tartak za chwilę uruchomić. Czekam, aż się tutaj zbierze punktów nauki wystarczająco dużo, żeby odblokować leśnika i będziemy mogli go postawić. Chcę tego leśnika gdzieś tu machnąć, żeby tu zrobić przede wszystkim las, a tu będą wszystko, to będą uprawy, żeby były, wiecie, Nuki, weź nie właśnie na klawiaturę, proszę cię, no. Dobra, ty kolego już skończyłeś tutaj, więc zablokujmy im i niech pójdą do pracy tu i tu. Dobra, to jest odblokowane. To zróbmy tak, bo tamten jest pełny, nie? Bo nie mam możliwości składowania drewna. Zbyt kosztowny dla nas jest w tej chwili kłód w tej formie. Więc przechowuję drewno wewnątrz stanowisk drwali. Po prostu pauzuję i odpauzowuję te stanowiska w zależności, jak są potrzebne. I dzięki temu się jakoś to udaje. Dobra, deski się już produkują. Jeszcze chwilka i będziemy mogli odblokować sobie leśnika. Leśnik jest super ważną postacią na tym etapie gry, żeby jak najszybciej go odblokować, bo dzięki temu będziemy mieli szybko dostęp do dużych ilości drewna. Postawmy go sobie tutaj, czy chcemy gdzieś jakoś bliżej? Nie, bo tu będą wszystko pola uprawne, więc postawmy leśnika tu i z czasem oczywiście nawodnimy sobie ten obszar za pomocą techniki, o której wam opowiadałem, z tym wylewaczem. Tylko pytanie, czy to nie jest zbyt daleko, bo czy ja na to zwróciłem uwagę? Nie, nie jest zbyt daleko. Prawda? Bo jak klikniemy sobie tutaj na urząd dzielnicy, to widzicie, pojawia się linia. Jak jest jakiś obszar zbyt daleko, to wtedy ta linia zanika. Widzę, że tu ona ma dosyć duży zasięg. Szczęśliwie. Dobra, tutaj pełno, pełno. Dobra, tego zapauzujmy, bo nie ma co tutaj robić w okolicy. Odpauzujmy mu ten punkt. Okej, woda znowu płynie.
I teraz następnym punktem programu, jeśli chodzi o naszego tego zapauzujmy, dobra, przydzielmy do trackerza. Jeśli chodzi o naszego naukowca, to punkty nauki następnej kolejności kupuję drewniane schody oraz platformę, żeby zrobić sobie schody tutaj na górę, na tą część, i tutaj spróbujemy postawić tamę, żeby jak najwięcej tej wody zbierać. I co jest ciekawa rzecz, nie wiem jak to dokładnie z tym jest, ale wygląda na to, że taka zwykła tama, śluza raczej, zatrzymuje, ma zaokrąglenie do 1 albo pół wysokości bloku. A ta tama, ona może zatrzymać 2/3 wysokości, widzicie? Czyli więcej wody zatrzymuje. Nie ma regulacji, ale może zatrzymać więcej wody, kiedy jest otwarta. I nie można jej zamknąć. Także to jest bardzo ciekawa informacja, którą można wykorzystywać na swoją korzyść, i coś takiego bardzo można fajnie użyć potem, żeby lepiej wykorzystać otoczenie naszej okolicy najbliższej, nie? Dobra, tu proponuję zrobić koła napędowe, chociaż powiem szczerze, że w tym scenariuszu to susze będą tak długie, że te koła napędowe to na niewiele nam się zdadzą. Bardziej będziemy musieli polegać na silnikach spalinowych. Dobrze, kłód nam już wystarczy. Przydzielmy ich w takim razie tutaj. I tu już leśnik nie pracuje na razie, bo nie ma co robić. To zróbmy tak. Tą część niech obsadzi brzozami. Tutaj i tu sosny, a tutaj będą klony. Od razu zaznaczę więcej, najwyżej tego nie obsadzi. Okej, dobra. I to będę musiał z czasem poprawić. Już się bierze do roboty chłopak, bardzo fajnie. I takie mieszane lasy najlepiej jest robić, zauważyłem, bo jak robimy jednego typu, zwłaszcza z klonów, to trzeba potem bardzo długo czekać, aż ten las dojrzeje, żeby można było go wyciąć. Jeszcze sobie pomyślałem o jednej rzeczy. Przydałby się nam skład drewna. Mamy już całkiem spore zapasy drewna, więc możemy go już tutaj sobie postawić w końcu. Ok. Tu będzie szła grobla. Widzę, że kolejna susza już jest w drodze. Dobra, to skasujmy. Tutaj jakieś drewno jeszcze zostało. Ok. No, nieźle nam idzie. Spodziewałem się bardzo szybkiej i intensywnej i bardzo bolesnej porażki już na samym początku, więc jestem zaskoczony mile. Musimy zacząć myśleć nad jakąś dzielnicą mieszkalną i byśmy sobie ją postawili na przykład tutaj, przy czym ja bym ją troszkę tak odsunął, a może nie. Bardzo często w komentarzach piszecie, żebym budował wieżowce wysokie. I się, zawsze mam obiekcje co do wieżowców w tej grze, bo chodzi o to, że wieżowce zmuszają bobry do tego, żeby mieszkały w jednym miejscu, a bobry same z siebie przeprowadzają się do budynków, z których mają najbliżej do miejsca pracy. Więc jeśli tu mamy na przykład tych drwali, to dobrze byłoby z czasem pomyśleć nad stawieniem gdzieś tutaj domu mieszkalnego, żeby ci drwale mogli sobie w nim zamieszkać i żeby nie musieli biegać do centrum miasta za każdym razem, kiedy jest początek, koniec dnia, żeby przejść do izby miejsca pracy, nie? Dobra, co ja tutaj obsadzałem? Chyba to. Dla tych bobrów nie ma dużego znaczenia tak naprawdę, czy mają domy mieszkalne, czy nie. To owszem, to jest potrzebne, żeby miały schronienie tutaj zaliczone, nie? Ale chodzi o to, że one, im domy nie są potrzebne do rozmnażania się, tak jak te drugie bobry mają. Jeszcze chwilka tutaj. Mamy dwóch bezdomnych jeszcze, także powstrzymam budowę na razie tego. Niech zbudują to tutaj. Zrobiłem tutaj specjalnie miejsce, bo prawie na pewno będzie nam potrzebny dach w tym budynku do dyspozycji, albo będziemy budować kolejne piętro mieszkalne, albo ewentualnie sobie zrobimy te tarasy na dachu i wtedy będzie miało sens, żeby zostawić ten odstęp tutaj, po tym odstępie zrobimy sobie schody na górę w ten sposób. Jedno wstawmy tutaj, drugie tutaj, tu można zrobić alejkę. Dobra, mamy 20 mieszkań, 20 pokoi mieszkalnych, czy jak to tam nazwać.
Zastanawiam, czy ta olejka tutaj, czy może lepiej byłaby tu. Nie wiem, dobra. Udało nam się zrobić schronienie, bardzo fajnie. Zbudujmy w takim razie jeszcze to ognisko, żeby im morale poprawić co nieco. I mogę już odblokować schody. W takim razie bierzmy te schody i wstawiamy sobie tutaj i czekam, aż będzie mieli dość punktów, żeby zrobić platformę. Okej. I co tu się dzieje? Tutaj widzę, że oni jeszcze pracują. Czy ja chyba nie mam żadnych wolnych bobrów, nie? Nie mam. Czyli tutaj w tym... tych dwóch musimy w takim przypadku znowu przestawić. Tym razem postawimy ich tutaj, a te dwa punkty zapauzujemy. Dobra. Gdzie oni poszli do pracy, bo zniknęli mi nagle? A, tu są. Dobra. A, i tu są. Ha, w gospodarstwie się schowali. Dobra, patrzcie, susza się skończyła, bardzo fajnie. W takim przypadku, na razie zamkniemy to. Skoro mamy teraz dużo drewna, zróbmy sobie kolejny magazyn. O, i postawmy tutaj kolejną chatę. I w ten sposób zaoszczędzimy ciutkę miejsca. I plan jest też taki, żeby... Teraz dam na to troszkę wyższy priorytet, żeby oni to już zbudowali w pierwszej kolejności. I potem z czasem, jak będą mieli możliwość, to niech to wstawimy im kolejne, widzicie, tutaj zbiorniki na wodę, żeby był zapas. I... Dobra, czy tu jest jeszcze drewno? Nie ma. Tutaj też nie ma. Okej, tu ładnie wycinają. Okej. Bardzo dobrze nam idzie. Tutaj już się szykuję do postawienia grobli. Chyba, żebyśmy zaczęli od góry w pierwszej kolejności. Platforma. 100 punktów. O kurczę, więcej niż mi się wydawało. Mamy już 14 pracowników, także jeszcze brakuje tam kilka miejsc, ale w sensie kilku pracowników, żeby wszystkie miejsca pracy były obsadzone, ale i tak nam nieźle idzie. Zostawiłem tutaj to jedno drzewko, bo zauważyłem, że w tej grze drzewa się rozmnażają. I jeśli zostawimy je sobie luzem, to z czasem będą się, to jak ono dorośnie, to potem z czasem dookoła będą się pojawiać same z siebie naturalnie drzewa. Dobra, mamy 90, prawie 100 belek w tej chwili do dyspozycji naszej. Zastanawiam, na co oni je wykorzystują, bo zobaczcie, że one tutaj cały czas spadają. A my chyba nie robimy niczego, co by... Chyba, że tutaj przynoszą, nie. Do czego oni mogą wykorzystywać to drewno w tej chwili? Dziwne to. Dobra, nieważne. Okej. I... Zastanawiam się jeszcze nad wstawieniem tej grobli, to już mówiłem, ale musimy poczekać. Dobra, wstawię kolejnego naukowca. Trzeba by znaleźć jakieś fajne miejsce, gdzie można by zbudować całą dzielnicę naukową, uniwersytecką. Może tutaj, na razie niech będzie. Potem z czasem się można dostawić kolejnych. I tu może być jeszcze jeden, i tu, także dobry zakątek będzie akurat dla nich. Chociaż schody, które planuję zbudować tutaj na górę, one dosyć dużo miejsca zajmują. Także dobrze by było, żeby one w miejscu tego ogniska stanęły, trochę nie przemyślałem tego. Albo po prostu tutaj je wstawimy. Dobra, te rzeczy zmniejszymy im ważność na razie. Bo nie są super pilne, chociaż oni i tak nic innego w tej chwili nie mają do zrobienia. I czekam jeszcze 8 punktów nauki, nie? Dobrze, i platforma. Okej. To będzie kosztowny projekt, ale jest potrzebny, więc nie ma co się obawiać i obwiniać. Czy ja ten dobrze robię w dobrą stronę? Chyba tak. I tutaj będą mieli trochę dochodzenia. Krzywo. Dobra, muszę poprawić. Nie chcę używać tego narzędzia do masowego usuwania, bo może się to katastrofą skończyć. I zróbmy sobie w takim przypadku tutaj. Tak, tu będzie zdecydowanie lepiej. I zróbmy to w ten sposób. To będzie trochę droższa konstrukcja w budowie. Chociaż... O! Coś tak...
coś takiego. To w takim przypadku raczej byśmy... O! O, w ten sposób obniżymy do minimum koszty budowy tego podestu. I wstawimy sobie od razu tutaj drwala, co by w miarę szybko wyciął tutaj te drzewa, które będą przeznaczone do budowy całego tego muru, który tutaj chcę zrobić. I jakby ten mur tutaj pociągnąć, żeby jak najwięcej tej wody się zebrało. Najlepiej byłoby go zrobić gdzieś tutaj. No, dobra. Czekamy w takim razie na większą liczbę punktów, aż się... Aha, nie odblokują się, bo nie ma komu pracować. No dobra, to czekamy w takim razie, niech nam dorośnie kilka jeszcze boberków. Okej, rolnicy obsiali poletka, zablokujmy w takim razie ich tutaj, bo nie są już potrzebni. I niech się zajmą pracą w innych stanowiskach, które się nam bardziej przydadzą. Zbudowałbym kolejną pompę, ale coś czuję, że zanim do tego etapu w ogóle dojdziemy, to inne rzeczy będziemy musieli zacząć robić. Dobra, tu widzę, że już naukowiec jeden robi. Odblokować czy zablokować? Zostawię odblokowane, najwyżej ktoś będzie pomagał. Dobra, drewno się robi, także schody tutaj pomalutku powstają. I póki co życie się wiedzie, toczy. Mamy za chwilę znowu suszę. Miejmy nadzieję, że ta susza nie sprawi, że wyschnie rzeka. Bo jeśli wyschnie, to będzie trochę cienko. Dobra, kolejne dwa bobry się urodziły, dwa kolejne dorosły. I od razu znalazły sobie pracę. Jejku. Potrzebujemy jeszcze, tak, szacuję, z 4-6 bobrów, żeby praca tutaj w miarę płynnie chodziła. A najlepiej 8, żeby jeszcze te dodatkowe punkty naukowców chodziły. A nie wiem, czy my mamy dość dużo wody, żeby ich wszystkich utrzymać. Bo zobaczcie, że teraz susza trwa 5 dni. Mamy w tej chwili już 17 bobrów, a przydałoby się mieć ze 25. Czyli 17 bobrów to jest 17 jednostek wody dziennie one biorą. Nie? Czyli jeśli mamy 5-dniową suszę, no to się robi już z tego prawie tam, nie wiem, z 80 kilka dni jednostek wody byśmy musieli mieć. Czyli w tym momencie w sumie mamy. Mógłbym teoretycznie więc zablokować to i uruchomić na nowo dopiero jak susza ustanie. I dzięki temu będziemy mieli pewność, że ta woda nie wyschnie. No może nie pewność, ale będziemy mieli większe szanse, że ta woda nie wyschnie zanim się skończy susza i nie obumrze nam pole dzięki temu. Możemy już pomalutku się też zastanawiać nad obsianiem tutaj ziemniorów, bo ziemniaczki są dobre do... są dobre, bo są... no... zwiększają... no... parametry dźwigania naszych bobrów, patrzcie. Marchewki dają nam... zwiększają długość życia o 30%, a ziemniaki sprawiają, że bobry mogą więcej nosić, mają większą siłę. Więc jakbyśmy sobie tutaj gdzieś na przykład wstawili grill, bez pośpiechu, niech go sobie zbudują. I zaznaczyłbym tutaj, że po tych zbiorach, żeby nie obsiewali pola na nowo i byśmy te borówki stąd wyrzucili, to byśmy mogli się posiać sobie tutaj moglibyśmy posiać tutaj ziemniaczki. To nie jest zły pomysł. Ziemniaczki posieję jeszcze teraz, już, żeby w tych miejscach, które są tutaj puste, te borówki się nie rozmnożyły, bo one są bardzo agresywne, jeśli mają warunki do tego w formie wody, to wtedy, i zielonej trawy, to wtedy te borówki błyskawicznie się rozprzestrzeniają. Okej, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Poszło mi dużo lepiej niż się spodziewałem, niż przypuszczałem. Pamiętajcie, łapkę w górę. Kolejne odcinki będziemy robić co drugi dzień, na zmianę z The Long Dark, póki nie skończymy, a potem z Satisfactory. Okej, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.